Serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu z gitarą klasyczną. Dzisiaj powiemy sobie o ułożeniu lewej ręki na chwytni. Więc ja proponuję takie bardzo proste ćwiczenie, jak już siedzimy z tą gitarą właściwie, czyli ja ćwiczę w tej chwili z podnóżkiem, ale może oczywiście też ktoś mieć pod gitarę. Już demonstrowałem to wcześniej. Spuszczamy lewą dłoń wzdłuż tułowia. Lekko ją tak przekrzywiamy i podnosimy. Zginamy w łokcie po prostu i do góry podnosimy. Jak widzą Państwo, czy początek nauki powinien wyjść nie tutaj, jak gro ludzi gra, jakieś tam akordy, prawda, zmienia, bo tu jednak jest troszkę ciężej, ręka ma po prostu, jest cięższa jak gdyby w tym położeniu niż bliżej ciała. Czyli jak widzimy, zginamy w łokciu i nam wychodzi gdzieś w ręce piątego progu to wszystko. I opieramy palce tuż przed progami, to są takie wkładki metalowe. To jest w układzie pazurkowatym, są zagięte. Tak, żeby struna oczywiście nie ściągać ani w tą stronę, ani w tą. Czyli tak dociskamy lekko, aby była struna w tym samym miejscu, w którą ją palce wcześniej zastały. Prawda? I staramy się oczywiście możemy wzrokiem lekko tam sprawdzić, popatrzeć. I kciuk oczywiście z tyłu jest na wysokości mniej więcej pierwszego palca. Kiedyś zalecałem przez to ćwiczenie tak, więcej na środku dłoni jest to. Współczesna dydaktyka raczej od tego odchodzi. Kciuk trzyma się mniej więcej na wysokości pierwszego palca. I proponuję w tej chwili taką wprawkę właśnie, żeby Państwo sobie jeszcze raz spuszczamy rękę na dół. Rozluźniamy ją lekko oczywiście. Przekrzywiamy w ten sposób, tak w nadgarstku i podnosimy łokieć do góry i kładziemy palce na strunie trzeciej. Od piątego progu, czyli pierwszy palec na piątym progu, drugi palec na szóstym progu, trzeci na siódmym, czwarty na ósmym. Tuż przed tymi metalowymi proszkami, kciuk z tyłu mniej więcej na wysokości pierwszego palca i staramy się też ten proces zautomatyzować, żeby kłaść to dosyć pewnie i precyzyjnie. Jak już to wykonamy, to proszę Państwa proponuję na raz lekko docisnąć palce. Na dwa poluzować, tak żeby struna prawie wstała od progów. I teraz na trzy znowuż dociskamy. I na cztery luzujemy całą dłoń. Jeszcze raz zademonstruję tą wprawkę, czyli raz dociskamy, dwa luzujemy dłoń, trzy lekko dociskamy, na cztery luzujemy dłoń. Gdy nauczymy się już tej czynności, oczywiście proponuję kciuk wziąć w powietrze, czyli odjąć od chwytni. Czwarty palec oczywiście, czyli jakby ręka ma kontakt z gitarą za pośrednictwem tej trzeciej struny na progu ósmym, poprzez palec czwarty. I ćwiczymy sobie na przykład lekki docisk, prawda, tego palca. Potem puszczamy czwarty palec i ustawiamy palec trzeci, tuż przed progiem. Ale kciuk oczywiście cały czas jest odjęty od chwytni. To samo z palcem drugim. Na progu szóstym i to samo z palcem pierwszym na progu piątym. Teraz jeszcze raz układamy palce i możemy sobie poćwiczyć w ten sposób, że na przykład możemy grać od pierwszego palca, na przykład łapiemy pierwszy, trzeci, potem puszczamy trzeci, łapiemy drugi i potem czwarty. Różne kombinacje. Czynnikiem bardzo ważnym jest, aby jeżeli gramy, łapiemy palce, przykładowo, pierwszy palec jest oparty na progu piątym i teraz kładziemy na progu siódmym palec trzeci, żeby nie puszczać pierwszego palca, czyli w kierunku wznoszącym palce trzymamy, dobrze? I w kierunku oczywiście odwrotnym, od czwartego jak będę puszczał, to możemy sobie, ta zasada już oczywiście nie obowiązuje. Czyli takie, bym powiedział, ćwiczenia ciche, czyli bez użycia, prawda, prawej ręki, proszę sobie oczywiście poćwiczyć. Te palce zapamiętają swoje miejsca, jak gdyby wyćwiczymy to i potem możemy przejść oczywiście do kolejnych wprawek, ćwiczeń, które będą już koordynowały pracę prawej i lewej ręki. Oczywiście te ćwiczenia mają naturę cichą, są ciche, natomiast kolejne wprawki będą już z wydobyciem dźwięku, koordynując właśnie pracę, jak powiedziałem, lewej i prawej ręki. Bardzo dziękuję pięknie.